Cześć, nazywam się Justyna Broniecka i jestem jednym z trenerów Altcom Akademia. Prowadzę szkolenia zarówno z metodyk waterfallowych, jak i z winnych. Dzisiaj chciałabym przyjrzeć się uzasadnieniu biznesowemu, które często w projektach zwinnych przedstawiane jest za pomocą tak zwanego modelu Canva. Model Canva to jest taka odpowiedź na szybkie, zwinne budowanie uzasadnienia biznesowego. Zacznijmy od tego, co to jest właściwie uzasadnienie biznesowe. Oczywiście jest to moment na początku projektu, kiedy próbujemy udowodnić sobie, interesariuszom, biznesowi, że projekt, który mamy realizować, ma sens, że zwrot z inwestycji będzie dodatni, że korzyści, które osiągnie biznes, są warte tego, aby zainwestować w ten projekt. Jesteśmy przyzwyczajeni raczej do uzasadnienia biznesowego, które często jest spisywane w formie takiej opowieści, trochę książki, natomiast projekty zwinne, szczególnie agile'owe, korzystają bardzo często z modelu Canva. No i teraz przyjrzyjmy się, czym ta Canva biznesowa jest. Zobaczcie, mamy jedną kartkę, tak naprawdę jedną kartkę A4 możecie sobie podzielić, no i szybciutko wpisać różne rzeczy. Pierwsza kolumna to są trzy główne problemy, które dzięki Twojemu projektowi zostaną rozwiązane. Później jakie cechy będą miało Twoje rozwiązania, dlaczego warto kupić właśnie Twój produkt, dlaczego jest to unikalna wartość dla klienta, jaką masz przewagę konkurencyjną, kim jest Twój klient, no i potem dochodzimy, jak zmierzyć sukces projektu, jakie są kanały dystrybucji, koszty i jakich przychodów się spodziewamy. No i teraz, żeby nie być gołosłownym, to przyjrzyjmy się, jak to może wyglądać na przykładzie. Ja tutaj sobie wymyśliłam, że sprzedajemy aplikację, albo właściwie budujemy aplikację do sprzedaży dedykowanej biżuterii. Wyobraźcie sobie, że macie firmę, która tworzy biżuterię na zamówienie pod projekt klienta, dokładnie taką, jak sobie klient wymyśli, czyli nie są to seryjne żadne budowy, tylko każda biżuteria jest stworzona od zera. No i do tej pory jest tak, że klienci przyjeżdżają do Was osobiście, potem jeszcze raz przyjeżdżają, później nie przyjeżdżają. No i okazuje się, że błędów podczas tworzenia jest na tyle dużo, że macie sporo odpadów, no i oczywiście każda obsługa przyjeżdżającego klienta zajmuje Wam niepotrzebny czas. No i wymyśliliśmy sobie, że stworzymy aplikację, dzięki której klienci będą mogli śledzić za pomocą zdjęć postęp pracy, będą mogli bardzo szybko reagować na wszystkie rzeczy, które nie są zgodne z ich inwencją twórczą. No i przejdźmy przez wszystkie te nasze pola. Jeżeli chodzi o problemy, to tutaj ograniczamy spotkania osobiste, dzięki temu zaoszczędzamy pieniądze i zasoby ludzkie. No i dzięki temu, że klient będzie mógł śledzić poprzez aplikację postęp, no to też nie będzie wprowadzał tak dużo zamieszania i błędów w rzeczy, które już są wytworzone. Przejdźmy do kolumienki rozwiązania. To ma być po prostu aplikacja, która będzie działała na konkretnych językach, na konkretnych telefonach, będzie przetłumaczona na konkretne języki, takie, którymi posługują się nasi klienci, na przykład angielski, niemiecki, francuski. Zastanówmy się, jaką dajemy unikalną wartość klientowi. Dedykowana wartość to jest to, że klient dostanie taką biżuterię, jaką chce, natomiast sama aplikacja tego nie zmienia. Natomiast dzięki temu, że jest aplikacja, to ma możliwość śledzić postępy pracy, reagować na bieżący postęp, ma możliwość reagowania na to, żeby powiedzieć nam, że chce wprowadzić jakieś zmiany na przykład. Przewaga konkurencyjna, inne podobne do nas firmy nie mają aplikacji, nie jest to jakaś bardzo trudna bariera wejścia, natomiast faktem jest, że na dzisiaj jest to innowacyjne rozwiązanie na rynku. No jeżeli chodzi o segmenty klientów, to tutaj najczęściej korzystamy z takiej metody zwanej personą bądź awatarem klienta, czyli opisujemy, kim ten klient jest. Na potrzeby tego wyjaśnienia po prostu są to klienci, którzy kupują biżuterię sami dla siebie lub też biżuterię na prezent. Umówmy się, że muszą być dosyć majętni, bo nie jest to standardowa usługa, tylko dosyć droga. Jeżeli chodzi o miernik, będziemy korzystali z informacji, ile naszych klientów zdecydowało się na korzystanie z aplikacji i jakie dzięki temu osiągnęliśmy korzyści finansowe. Kanał dystrybucji. Jest to aplikacja dla naszych klientów, więc będzie rozpowszechniana między naszymi klientami. No i w końcu dochodzimy do kosztów. Koszt to jest koszt budowy aplikacji, jej wdrożenia, a potem będziemy tą aplikację utrzymywać, w związku z tym koszty utrzymania aplikacji. No i źródła przychodów. Chcielibyśmy ograniczyć koszty zmian produktów po to, żeby klienci dzięki aplikacji mogli na bieżąco śledzić, co się dzieje i dzięki temu nie będą wprowadzali zmian do produktów, które już są wytworzone. Dzięki temu też będziemy mieli spadek odrzutów materiałów, a że korzystamy z bardzo drogich metali, to może okazać się, że jest to spora zaleta. No i teraz można by się było zastanawiać, czy rzeczywiście model Canva trzeba rozpisywać na kartce. Tu mam dla Was dobrą wiadomość. Model Canva można rozpisać w oprogramowaniu, które służy do zarządzania projektami zwinnymi. Mam na myśli Jira. Tymczasem zapraszam Was na naszą stronę altcomakademia.pl i do usłyszenia następnym razem.